Witamy Was serdecznie w trzecim dniu serii, w której startując całkowicie od niczego, musimy zdobyć 10 tysięcy złotych w ciągu 10 dni. Ale zanim zaczniemy tenże odcinek, chcieliśmy Wam wyjaśnić pewną kwestię. Niejasności, które się pojawiły. Niektóre komentarze z wątpliwościami po prostu odnośnie tej serii. W której wykorzystujemy swój wizerunek, żeby zarobić pieniądze. Wielu osobom w zasadzie widzimy, że się to nie spodobało, że swój wizerunek wykorzystujemy, a naszym zamiarem jakby to było od początku. Chcieliśmy faktycznie też zarobić te 10 tysięcy. Te sposoby, które tu wykorzystujemy, nam na to bardzo pozwalają. A co za tym idzie? Klucz całej sprawy. To 10 tysięcy, które chcieliśmy zebrać. Chcemy zrobić z tym coś dobrego. Z tym, że nie powiedzieliśmy Wam o tym od początku, co faktycznie było naszym błędem, bo odebraliście to, jak odebraliście, mieliście do tego prawo. Chcieliśmy sobie dać ten czas na wybór tej rzeczy, żeby faktycznie była ona dobra i w finałowym odcinku właśnie z tejże serii to zrobić, dokonać tego. Tak, przeznaczymy to i Wy też jakby będziecie mieć naturalny wpływ, bo też będziecie mieć swój głos w tym wszystkim. Pojawią się ankiety, wszyscy tutaj zgromadzeni zadecydujemy, co z tą kwotą zrobić, zarówno my, jak i Wy. Będziecie mieli czwarty głos, jako nasza widownia. My sobie na pewno przygotujemy parę rzeczy, które na przykład uważamy, naszym zdaniem byłyby warte tych 10 tysięcy. Może ktoś, kto bardzo potrzebuje takich pieniędzy i nie jest mu aż tak łatwo zarobić, jak nam, dzięki wykorzystywaniu swojego wizerunku. Chcieliśmy przy tym też, żebyście Wy mogli zaproponować nam, na co te pieniądze mogłyby pójść. Ale już nie przedłużamy, lecimy z odcinkiem. Yo! Cześć. Poprzednie dwa dni udało nam się zebrać prawie 1500 zł. To już jest dużo pieniędzy, tak? Trzeba to powiedzieć. Sami namalowaliśmy też obraz, ale żeby go sprzedać, musimy wiedzieć, na ile w ogóle wycenić takie dzieło sztuki. Jako że się nie znamy na tym kompletnie. No i w końcu to nasz obraz, więc nie bylibyśmy obiektywni w jego ocenie, dlatego zapytaliśmy o to znawców obrazów. Ludzi, którzy wiedzę na temat dzieł artystycznych mają w małym palcu. Koneserów sztuki, wyjadaczy. Mam taką zasadę, że nie wypowiadam się o obrazach innych artystów. Albo nie chciał nas urazić i powiedzieć prawdy o tym obrazie, albo po prostu ma taką zasadę, dlatego zapytaliśmy po prostu losowych ludzi. Mamy już pierwszą osobę, która może nam się wypowiedzieć na temat naszego obrazu. Że nie, on nie ma czasu. Co powiedział? Nie ma pieniędzy. Powiedział, że nie ma drobnych? Nie no. Wszyscy się śpieszą, bo jest ogólnie 9 rano. Widzowie. Nasi kochani, promilki nasze kochane, jesteśmy o 9 już na rynku, już zarabiamy pieniądze. Zmienimy im nazwę z promilków. Na jaką? Masz jakąś lepszą? Nie chcę nic wybiorą. Tylko po prostu niech podadzą propozycję. Dawajcie propozycję, jak nazwać naszą społeczność. Będziemy nazywać naszą społeczność. Wow. Namalowaliśmy taki oto obraz i pytamy po prostu ludzi, zastanawiam się, co o nim sądzą, bo może jakąś nazwę dla niego wymyślić. Zwanie kartynki, czy opisać, czy krwawa mgła? Nie wiem, taki mroczny jest, taki... To jest mikrofon. Okej. Taki, nie wiem, taki mroczny jest. Jakbym go nazwała? Nie mam pojęcia. Dobra, nie mam pojęcia, to jest dobra super nazwa na ten obraz. Czarne myśli z krwią powiązane, dekadentyzm jakiś, czy nie wiem, to nawet ładnie wykonane. A jak nie myślicie? Nie wiem, jak jest scena zbrodni trochę. No trochę tak. Nie wiem, serce. Pierwsze co pomyślałam, to serce, tak. Zaczynamy swoją przygodę i to jest nasz pierwszy obraz dzieła sztuki. Takie. Ale to jest istotny, jeden z istotnych momentów, bo tutaj było pierwsze spojrzenie w obiektyw, co nie? Więc myślę, że z tych spojrzeń... No nie, to żadnego wrażenia nie robi. Aha. Okej. Okay. To ile myślicie, że mógłby zostać sprzedany? Jest skażone premiera, 1 milion dolarów, a on chciał 2 miliony. 250? 5 tysięcy. 5 tysięcy? 5 tysięcy. No i już się lubię. A jesteście znani? Zaczynamy przygodę. Za stówkę pójdzie. Za dwie deszki mógłby pójść? Nie wiem, może jak to komuś coś się w tym podoba, to może tak. Wiecie, zawsze się znajdzie jakiś amator, może komuś się spodoba do wnętrze, to jak będzie jakaś pancia, no to może i da wam 5 stówek, nie? Jak ma bogatego męża, nie? A jak nie, no to wystarczy za 120. Jak ma bogatego męża, jakaś pancia, cięcie chopie do Reziego i do Glęca. Tak, bo finalnie udało nam się wzbudzić zainteresowanie obrazem u Glęca, przyjaciela Reziego. Myślę, że to dzięki temu ładnemu zdjęciu, które mu wysłałem, a nie samemu obrazowi. I po wszystkich odpowiedziach ludzi na to, za ile ten obraz moglibyśmy sprzedać, wyciągnęliśmy średnią cenę. No prawie średnią, ale musieliśmy na tym coś zarobić. Mam nadzieję, że rozumiecie. Dlatego też od razu z wrocławskiego rynku ruszyliśmy się z nimi spotkać i dostać to, co mieli nam dać w zamian za obraz. Nie. Jezu! Wydajcie, no! To słyszałem, że macie coś dla nas. Zgadza się. Macie coś dla nas? Mamy tak jest, dla mamy dla was. Uwaga, uwaga. Uwaga, mamy dla was. Oto ten. Ej! Ten obraz. Ty się lubisz w obrazach teraz, nie? To jest znawca. Ej, bardzo ładny obraz. Nasi artyści wycenili go na 1000 zł. Ej, wy go robiliście? Tak. Tak jest. Nasi artyści? Początkowo. Czyli twoja matka? Moja matka. A to dobre.
Synuś, dla mnie to takie 2 miliony bym powiedział. Ej, naprawdę fajne. Ale ładne, naprawdę. Jak to fajne, no? Robiliśmy fajne, takie elementy, robią mega robotę, które się tutaj powtarzają w tych punktach. No, nie wiem, jak to powstało, stary, ale... Ej, faktycznie, kurczę, ja tego nie zauważyłem. No to właśnie robi największą robotę, moim zdaniem. Ja widzę tylko czarne i czerwone. Jak byście go nazwali w ogóle? Śmierć, bym go nazwał. Piekielne wejście. Albo o, no. Albo... Odbyt Marka. Ale podoba mi się, ja myślę, że to jest zawiśnie. Ja jestem w szoku. I dubnia będzie wisiał. Jestem poważny, naprawdę. Good work, chłopaki. Zajebiste. Dobra. Ale my z bólem serca oddajemy taki pakunek. Jest zapakowany jak prawdziwy prezent. Taki bieda prezent, ale... Środek wyjadałem. Myślę, że odpakujemy go później, nie będziemy tak, teraz. Tak, nie będziemy teraz psuć się. Zwrotów nie przyjmujemy. Tak, no jak stworzycie, nie pozwólcie nam, że jest tyle mniej więcej warte, tak? Tak, no. Zaufaliśmy wam całkowicie. Już były przykminy, że tam będzie gówno Reziego na przykład. Takich wartościowych przedmiotów nie dajemy. Właśnie. Sami się przekonacie, czy było warto takiego trade'a zrobić. A coś mniej więcej powiedzieć, co tam jest? Nie. Nic? Nic. Nie powiem wam, co tam jest. Ale to było suche! Ej, nie! Jak to zobaczę na kamerę, to połączę kropki! Jak zobaczycie, co kryje w środku, to zrozumiecie. Coś magicznego, można powiedzieć też. Coś magicznego. Kolejna gra tu. Dobra! Wiem! Coś zabójczego, magicznego i małego. Teraz połączcie wątki. Ej, trzeba znaleźć miejsce, gdzie powiesimy ten obraz. Nawet ten, podpisaliśmy go. Nawet jest tam... Idziemy go zabrać. Skołuję młotek i gwoździe i od razu to na filmie jeszcze przyczepię, będzie fajnie. Tomek. Przyczepisz tam to? To jest Remek. Zrobię to. Tomek, zrobię to. Jak ładnie nam zapakowali, nie? No trochę nie swoją się czuję. No ładnie, to jest ten, to jest Rezi tutaj, jak Minecrafta oglądasz. Tak, chłopaki, kawy, herbaty. Wyczyściłem tacki, no trzeba zrobić teraz kawę. No jak wyczyściłeś? No kawę się. Ile mililitrów, ile ziaren? 5 moc jest. Wow. 1, 2, 3, 4, 5. To ja na 4. Ile mililitrów? 367. Kurwa. Nie da się tyle, 280 to jest max, rozwalił nas. To mogę zrobić. Jedziemy do sklepu po ekspres. Chłopaki, muszą być kamer. Dobra, trzeba to powiesić, zapraszam. Ja mam dobre oko, więc będzie git. O kurde, faktycznie wiem, jak to robić, niemożliwe. Serio, już tak? Nie, już to zrobię krzywo. No, nie zrobiłem krzywo mordy, głupie. No. Jezu. Dobra. Ja to nie, no dobrze jest teraz. I dmuchał teraz. Ładne, fajnie. Podoba się. Dziękujemy. Jestem zadowolony z tego trade'u. Zadowolony jesteście? Ja bardzo też. Glęcu, masz trzymaj motek. No to fajnie. To jest na bank samochód. Zobaczysz, nie? Zobaczysz. Fajne ma u moich słowach. Magiczne, zabójcze. Trzymajcie się, siemanko. Na razie, pa. Fajnie, ciepło, tacy przyjęci. Super, nagrywa się. Wyjaśniamy znowu, co się działo na 3-4. Mówimy, zobaczymy, czy powiemy to samo. Dobra. 3-4. Właśnie, my już do jakiego na Zera, dostaliśmy od ekipy nie dostaliśmy, ale... Wydawali się wyżsi. A co? No tak, to właśnie był ekipa Reziego. Gdy już się pożegnaliśmy, swoją drogą bardzo fajnie nas przyjęli, a spotkaliśmy się pierwszy raz w życiu, zaproponowali kawusie, dali nam donaty. Przyszła pora na kolejnego klienta. A Mystery Boxa od Thunder Crew postanowiliśmy otworzyć później, żeby mieć niespodziankę na koniec dnia. Może miłą, może nie miłą, bo serio nie mieliśmy pojęcia, co się tam w środku znajduje. Poprzedniego dnia kupiliśmy deskorolkę na Elix w fajnej cenie, bo za 40 zł. Nówka, spółka, no dobra, trochę śmigana, ale ładna. Ale to nie mogła być zwykła deskorolka. Musieliśmy coś na niej zarobić, więc okleiliśmy ją naszymi naklejkami. Kupiliśmy więcej naklejek ogólnie, no bo jakby tamte 100 nam nie wystarczyło, klejone przedmioty nagle zyskują jakąś niewiarygodnie dużą wartość. Tak jakby to były faktycznie przedmioty naszej marki. Dobra. Bartka nie ma. Bartka jeszcze nie ma. Poszedł na siłownię, bo trenuje do walki, o której jeszcze nie możemy wam powiedzieć. Bije się z Freeze. O Jezu! O Jezu! Ty prawie powiedziałeś. A to nie był tromba. Deska 110%. Polecamy serdecznie. Ciekawe, ile nam zapłaci. Wiemy już, ile nam zapłaci. Ponieważ się umówiliśmy wcześniej. Jesteśmy u... Sandery, siema! Nie patrz. Dobra. Zajebiste! Okrejone, elegancko. To tak. Jest w ogóle deska z historii. Jaka jest historia? To jest długa historia, ale... Nie ma czasu. Transakcja dokonana. 50. Ale tak serio teraz powiedz, czy ci się podoba, czy nie tak szczerze? Zajebiste. Nie musisz udawać. W sensie to jest fajne, to daje efekt. Szkoda, że tylko jedną maszyczkę, którą potrafię zrobić, to przeskoczyć, ale... Chcesz pokazać?
Gdy wyszliśmy od Sandry, okazało się, że jej srebrny przycisk schował się pod bluzą Daniela. My z nią rozmawialiśmy, nie, normalnie, ja tak cały czas sztywno trzymam się w ten sposób, nie? Stary, buty, jak to masz, myślałem tak... Ja tak o tym zapomniałem, wiesz, ty się tam uśmiechałeś, jakoś głupio mówię, co ci chodzi, coś nie zwykłem żartu jakiegoś, czy coś? Jak wyszło na chwilę spokoju, to naprawdę sam się tam wślizgnął i kompletnie o niczym nie wiedzieliśmy. A tak serio to wzięliśmy go, bo bardzo lubimy przyciski innych youtuberów, ale zaraz potem powiedzieliśmy Sandrze, że jeśli chce, to możemy jej go oddać, tylko powiedziała, że możemy go mieć. Może do czegoś go wykorzystamy, bo mamy jeden pomysł. Tylko mamy go nie zepsuć, więc ten pomysł raczej odpada. Ale wracając. Zostało nam jeszcze trochę czasu w ciągu tego dnia, więc wykorzystaliśmy go na najgenialniejszy pomysł, którego nie zdążyliśmy skończyć w poprzednim odcinku. Karol, bo to twój pomysł jest, uważaj. Tak, tak. Się spadło. Jak w ogóle na to wpadłeś, żeby sprzedawać nasze zdjęcia? Trzymam. Miały być za darmo ramki, ale wspólnie podjęliśmy decyzję, chciałem zaznaczyć. Nie, jak wspólnie, ja byłem na kebabie, chłopie. Ty wyszedłeś na decyzję. Tylko 21 tak. Zdjęć nam zostało. Ale to ogólnie... jak tylko 21 zdjęć nam zostało? Okazało się, że całkiem fajnie to szło i udawało nam się sprzedawać je nie tylko naszym widzom. Z niektórymi musieliśmy też prowadzić ostre negocjacje. Cena wyjściowa to 10 zł. Tak, ale tutaj sprzedawaliśmy za 20. Ja robię propozycję ceny 7 zł. 7 zł. Ojej. To spotkajmy się w połowie 8,5. 8. 8. Dobra. Dobra. Przybite. Ale zrobisz fikołka? A to Bartek zrobi fikołka. To za dyszkę. 8,50. Nie, no za 50 nie zrobię fikołka. Za 12 i robimy razem. Dobra. Dobra, to 12. Dobra. No to wpiszcie może po prostu. Dobra. Ile tam było? 1000 zł, tak? Tak. Ale patrzcie, było 10 zł, było 7 i 12 za fikołka. Upokorzyliśmy się za 12 zł. I wyszło na to, że fikołki się lepiej sprzedają niż nasze zdjęcia. Reklamacji nie przyjmuję. Dobra, super. Tak czy inaczej szło to dość sprawnie. Spotkaliśmy też widza, który tak się zaangażował w zarabianie, że postanowił zrobić nam konkurencję. I próbował zbierać na własną rękę, ale tak się w to wkręcił, że zniknął nam z pola widzenia i więcej już go nie spotkaliśmy. Goodbye, my friend. Próbowaliśmy różnych metod. Zdjęcia, sprzedajemy zdjęcia, nasze zdjęcia, 110%. Opowiedz kawał, jakiś suchar. Dlaczego pociąg nie jedzie po kolei? To ja powiedziałem właśnie. Ale jak to było z tymi kolejami? Nie pamiętam. Dlaczego pociągi się nie wyprzedzają? Dlaczego pociągi nie jeżdżą? Trzecie podejście, akcja. Dobra, zaraz nie kupią, zaraz nie stracimy. Jeszcze raz. Dlaczego pociągi się nie wyprzedzają? Bo jeżdżą po kolei. I tym oto sposobem nasze zdjęcia schodziły jak świeże bułeczki. W końcu spotkaliśmy też kolegów, których już raz w życiu spotkałem. Gdy żyłem 3 dni za grosz, zaoferowali mi 100 zł za zrobienie triku na desce i teraz ponownie zaproponowali 100 zł. Wtedy niestety nie dałem rady go zrobić. Ale nadszedł ten dzień. Dzień chwały. Dzień, w którym wszystkim mogłem coś udowodnić. Najważniejszy dzień w moim... Ale i tak kupili nasze zdjęcia. Dobra. Akcja dokonana. A można hopę? Jasne, pewnie. Jeszcze ktoś chce kupić super. Zdjęcie? O, proszę. Zostały nam dwa. Dobra. Takie same. Takie same dwa. Zostały nam dwa ostatnie zdjęcia, które są identyczne. Chyba najsłabsze, nie? Tak, widać, że klienci je najmniej wybierali. Tylko Daniel tu jest. Tylko Daniel tu jest tak naprawdę, no. Babka nie ma, Karol tu. Nie no, nie ma tylko mojej głowy. Trzeba je pokazywać w ten sposób, po prostu, żeby wyglądały na inne chociaż. Które zdjęcie bardziej wam się podoba? Dobra, myślę, że te dwa bym wziął. Dwa. Wziął? Tak, za dwie dychy. Dobra, super stary. Dzięki. W końcu udało się sprzedać wszystkie zdjęcia. Były ich łącznie 24, więc zabrało nam to sporo czasu z całego dnia i nadszedł wieczór. Ale byliśmy na to gotowi. Na ten dzień przygotowaliśmy jeszcze jeden sposób na zarobek. Znacznie lepszy od pozostałych. Zastanawiałeś się kiedyś, jak dużo pieniędzy może zarobić uliczny grajek? Jeśli nie, to nic nie szkodzi, bo my tak. Ale niestety nie umiemy grać na żadnym instrumencie, poza zabawkowymi marakasami, tamburynem i cymbałkami. No i były najtańsze na OLX, żeby nie przepłacać. W końcu nie jesteśmy muzykami. Raczej można powiedzieć, że cyrkowcami. Dziękujemy serdecznie. Chcesz, żebyśmy coś zagrali? Ładnego. Ładnego, dobra, dobra, dobra. I raz, dwa, trzy! Super, dziękujemy serdecznie. Dzięki. Dziękujemy serdecznie. Nie ma problemu. Chcemy mnie, tak? I raz, i dwa, i raz, dwa, trzy! Dziękujemy Wrocław! Widzimy się co środę. Wow, dużo! Ej, pięknie! 14. Wow!
Tak, prawie się zgadzam. Właśnie przeszedł przelew od pani. 30 zł więcej na moim koncie. Pani, która do nas zagadała ostatnio, przelała na bliczkiem jeszcze dodatkowo 3 dyszki. Po udanym koncercie wróciliśmy do domu, aby finalnie dowiedzieć się, co dostaliśmy za to piękne dzieło sztuki, które zawisło w siedzibie Thunder Crew. No i przede wszystkim, czy w ogóle się nam ten deal opłacił. Otwieramy to, co dostaliśmy od ekipy Thunder. To się coś nazywa? Thunder Crew. Czyli burza zespół. Bo się umówiliśmy, że się zamienimy za obraz, a oni dadzą nam mystery boxa. No i jak to w mystery boxa właśnie bywa? Nie wiadomo, co jest w środku. Nie mamy pojęcia. Mystery box. Pierwsza rzecz. Co to jest? A to jest chyba normalnie działające. Co ty w ogóle gadasz? Działający mini iPhone, mini etui z mini kabelkiem. I jeszcze masz mini szkło. Normalnie. Czekaj, nie nagrywamy teraz. Nie Doładowania dajmy. Nie nagrywamy. Czudo. Ej, petarda, nie? Fajna. Ja pierwszy raz coś takiego widzę. Fajna. W ogóle, jaka zajawa. Android normalnie tu jest. Karta SIM do tego wchodzi, chłopie, to jest działający telefonik. Wow. Wow, to jest ta. Tiara przydziału. Tiara przydziału. Na głowy mnie wkładajcie, a ja wam zaraz powiem, gdzie odtąd zamieszkacie. Slytherin! Draco Malfoy. Teraz ja. Zaraz powiem, gdzie odtąd zamieszkacie. Dobra, ja Slytherin, ty Hufflepuff i cały ten wokół okularnik. Ciekawe, gdzie mnie przydzieli. Na bank będzie Gryffindor. Nie. Tylko ja tutaj Slytherin dostałem. Slytherin i Slytherin jest stary dla musy. Gdyby nie drugie miejsce, Lesz, to ale gdyby nie ten dyrektor Lesz. Tak dobrze wygrywa. Gdyby nie ten dyrektor Lesz. Czuję, że coś chyba tu jeszcze jest. O, czekaj. No. Yo, wow. Szczotka do kibla w kształcie Trumpa? Donalda Trumpa chyba. Okej, okay. Ciekawe. Nie gadaj, że mm-hmm. Tak, kurczę, ale. Dobra, tutaj mamy. To są usta. Tak, tak. Nie, no. Wow. Co to jest? To jest krem, słuchaj, żeby elastyczność zwiększyć i podkreślić kształt. To się wszystko łączy ze sobą. To tak jakby, poczekaj. Usta. Ja to jakby zabieram. Olejek. Czy oni nam coś sugerują? Nie wiem, ale to jest kozackie, tak szczerze. To deska w kształcie Trumpa. Co to stary jest? No, zagryź to stary. Dawaj. Nie odważy się stary, ale też to wezmę. Okej, okay. I tu jest, co to jest? Czy coś wam to w ogóle mówi? Bo mi na przykład nic. Jakieś broń. Driver Arms. Coś, on coś tam chował pistolecika. Tak, bez kitu, może jakiś ASG i nam film zdemonetyzują. Uwaga. Tu jest normalnie waga, jakby den, coś tam. Patrz. Yo! Wow! I co? Są naklejki, proszę państwa, pierwsze. Na co to jest? Wiesz co to jest? Nie, to jest demonetyzacja. YouTube to jest sztuczna broń, to jest zabawka. Co to jest? Na co to jest? To jest stary na metalowe kółki. Airsoft. To jest ASG. Uj, jakie to ciężkie w ogóle jest. Ale to faktycznie ciężkie. Nie możecie tego poczuć, ale jest faktycznie solidne jakby. Tak. Nie jest to popierdółka na kółki. Będzie z niektórymi rzeczami na pewno ciężej je opchnąć. Dziękujemy uprzejmie. Jest super. Podoba mi się. Bardzo super kreatywne prezenty. Zaufaliśmy i myślę, że się nie zawiedliśmy. Dziękujemy serdecznie, chłopaki. Lock me.